Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj troszkę niespodziewany film, ponieważ otrzymałem dzisiaj paczkę od Seasonika. Jest to Seasonic X650W. Jest to zasilacz, który został wysłany do mnie w zamian za mój uszkodzony X660. Jeżeli śledzicie mnie na Facebooku, to pewnie wiecie, że w poniedziałek dałem taką informację. Coś zaczęło się dziać z moim generalnym komputerem. Nie chciał się włączać za pomocą przycisku tego na obudowie lub też nawet na płycie głównej. Także posprawdzałem to na innym zasilaczu. Okazało się, że jest to zasilacz. Myślałem, że może będzie to płyta, natomiast okazało się, że jest to zasilacz. Także odesłałem go w poniedziałek, słuchajcie, do Seasonika, do UK-a, do serwisu. Został on przetestowany w piątek, czyli dzisiaj otrzymałem nowy tutaj zamiennik. Jest to nowsza wersja, poprawiona wersja tego zasilacza, prosto z Niemiec. Także tutaj naprawdę serwis Seasonika zasługuje na pochwałę. Nie pierwszy raz jestem mile zaskoczony, ponieważ raz już miałem problem. Tutaj złamałem kable SATA w moim poprzednim zasilaczu. W ciągu kilku, trzech czy czterech dni dosłownie Seasonik wysłał mi nowe kable bez żadnej opłaty. Także naprawdę tutaj bardzo dziękuję Seasonikowi za profesjonalne załatwienie sprawy. Dobrze, teraz przejdźmy do samego sedna dzisiejszego filmu, czyli będzie to rozpakowanie i recenzja tak naprawdę tego zasilacza. Także rozpakujemy go sobie, zobaczymy, co mamy oczywiście z ciekawsze rzeczy na opakowaniu, co mamy w samym środku, jak wygląda zasilacz. Jak powiedziałem wcześniej, jest to poprawiona wersja tego zasilacza, którego miałem wcześniej, ten, który miałem wcześniej, a później przetestujemy sobie go na moim testbenchu, także zapraszam Was serdecznie na film. Zabieramy się za nasze rozpakowanie, także jak widzimy, opakowanie jest koloru czarnego z takimi złotymi wstawkami. Złotymi dlatego, że mamy tutaj do czynienia z zasilaczem 80 plus Gold, także naprawdę bardzo wydajny. Moc zasilacza 650 W, jest to seria Seasonika X, ta poprawiona. Jest kilka zmian w porównaniu do tej poprzedniej serii tego zasilacza, na przykład, który ja miałem, który odesłałem właśnie na reklamację, ale o tym będę mówił troszkę później. Mamy również certyfikat SLI on NVIDIA, także tutaj zasilacz musiał przejść odpowiednie testy, oczywiście za ten certyfikat również się płaci. Także naprawdę mamy tutaj do czynienia z bardzo wydajną jednostką i bardzo porządną, że tak powiem. Oczywiście certyfikat SLI nie oznacza, że nie możemy uruchamiać kart Crossfire, bo możemy, natomiast tutaj takiego certyfikatu akurat zasilacz nie posiada. Słuchajcie, jeżeli chodzi tutaj o tą stronę, mamy zdjęcie zasilacza. Jak widzimy, jest to zasilacz w pełni modularny, 100%. Także mamy tutaj wszystkie wejścia do podłączenia naszych kabli. I mamy tutaj przycisk, którego ja na swoim zasilaczu wcześniej nie miałem. Jest to przełączanie obrotu wentylatora między trybem automatycznym i manualnym. O tym będę mówił za chwilę. I jeszcze przejdźmy sobie tutaj na tą stronę. Mamy tutaj oczywiście wszystkie najważniejsze dane, czyli mamy, jakie mamy zabezpieczenia w tym zasilaczu. Oczywiście później wypiszę Wam na ekranie, żeby było łatwiej Wam to sobie przeczytać. Jak mówiłem wcześniej, jest to certyfikat 80 plus Gold. Wymiary 160 mm na 150 na 86. Jest to standard oczywiście ATX. Jeżeli chodzi o kable, długość, słuchajcie, 24 pin kabel posiada długość 610 mm. Kabel 8-pinowy, czyli ten, który rozłączamy na 2x4, czyli mamy dwie końcówki po 4 pin, 650 mm. I mamy jeszcze jeden z tego, co tutaj widzę, 8-pinowy nierozłączany, również 650 mm. Mamy 4 kable PCI Express, mamy również 5 Molexów, 10 kabli SATA i mamy złącze do floppy, czyli do na przykład zasilania karty dźwiękowej, czy kontrolera obrotów, czy też na przykład czytnika kart. I mamy rozpiskę naszych linii. Słuchajcie, zasilacz posiada pojedynczą, bardzo mocną pojedynczą linię 12V. Natomiast najpierw zacznijmy od 3,3 V. 3,3 V, 25 A, to samo 5V linia, łączna obciążalność tych dwóch linii 125 W. I linia 12V, słuchajcie, 54 A, także naprawdę bardzo dużo. I łączna obciążalność to jest prawie cała moc tego zasilacza, czyli 648 W. Także naprawdę tutaj mamy bardzo potężną jednostkę. I teraz tak, co mamy z tyłu opakowania? Tutaj mamy oczywiście certyfikat 80 plus Gold, ale o tym nie będę już się powtarzał. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wejścia na kable modularne, mamy tutaj wbudowany specjalny regulator napięć, tak aby te napięcia były jak najbardziej stabilne, żeby były jak najmniejsze opory na liniach, żeby były jak najmniejsze skoki napięć. Także naprawdę tutaj Seasonik przykłada wagę do dużych szczegółów. Oczywiście kable odpinane dają nam to, że mamy raz, że porządek w obudowie, a dwa, że używamy tylko tych, które potrzebujemy, co też wpływa pozytywnie na przepływ powietrza w naszej obudowie. Jeżeli chodzi o końcówki naszych kabli tutaj modularnych, są one pozłacane. Mamy wszystkie kondensatory japońskie, słuchajcie, czyli aluminiowo-elektroliczne i polimerowo-aluminiowe. Wszystkie są japońskie, także naprawdę komponenty użyte w tym zasilaczu są najwyższej jakości. Mamy wsparcie, jak mówiłem, już dla kart, wielu kart graficznych, czyli tutaj ESLi i Crossfire. I słuchajcie, 7 lat gwarancji, także naprawdę tutaj Seasonik jest pewnych swoich produktów. Jeżeli chodzi o sam wentylator, słuchajcie,
Tutaj, jak mówiłem, możemy przełączać sobie między trybem manualnym a automatycznym. Manualny jest taki, że możemy ustawić obroty wentylatora, żeby wentylator obracał się cały czas. Natomiast jeżeli ustawimy je na tryb automatyczny, w tym momencie, jeżeli zasilacz nie osiągnie obciążenia około 20-25%, wentylator w ogóle się w nim nie obraca, także jest naprawdę niesłyszalny. Dopiero później po 20-25% obciążenia ten zasilacz zaczyna, wentylator zaczyna się włączać i stopniowo idzie wraz ze wzrostem mocy obciążenia. Także tutaj naprawdę te zasilacze są ciche, mogę Wam to naprawdę zagwarantować. Mój poprzedni, jak go wyjąłem z zabudowy, tak naprawdę wentylator miał bez kurzu, ponieważ pewnie rzadko się bardzo obracał. Słuchajcie, wentylator jaki zastosowany jest tutaj w tym zasilaczu, jest to Sanyo Denki, tak się nazywa, z łożyskami kulkowymi. Także naprawdę chodzi o to, żeby było jak najciszej. Także tyle, jeżeli chodzi o samo opakowanie. Słuchajcie, teraz otworzymy sobie pudełko i zobaczymy, co mamy w środku. Także otwórzmy sobie. Pierwsza rzecz, mamy oczywiście dość grubą instrukcję obsługi w kilku językach. Mamy nasze kable modularne, do których za chwilę przejdziemy w takiej torbie ładnej, również z takimi dodatkami złotymi. Mamy taką torebeczkę, tutaj mamy opaski zaciskowe zwykłe, mamy również takie narzepy z logo Seasonika, także ładnie to wygląda. Zaraz Wam wyjmę tutaj je, one znowu są w kolejnej folii, także, ale tak to wygląda, także mamy takie opaski, mamy również naklejkę Powered by Seasonik i mamy oczywiście śruby do przekręcenia zasilacza do obudowy. Mamy sam zasilacz, słuchajcie, który jest też fajnie zapakowany. Sobie złożę. Raz, że mamy naprawdę grubą gąbkę, która chroni nam ten zasilacz, a po zdjęciu gąbki, słuchajcie, mamy ładną torbę czarną taką, w której zasilacz jest zapakowany z logo Seasonik, także naprawdę tutaj, zobaczcie, Seasonik dba o każdy szczegół. Ja wiem, że te zasilacze nie są może tanie, ale przynajmniej wiemy, za co płacimy. Także teraz wyjmijmy sobie nasz zasilacz, ponieważ jest on w pełni modularny, oczywiście, jak mówiłem, nie posiada żadnych kabli przyczepionych na stałe. Mamy nasz wentylator, mamy oczywiście grilla, który jest wbudowany tak naprawdę tutaj w całą obudowę zasilacza. Tutaj mamy, słuchajcie, jedną tabliczkę znamionową, o której Wam mówiłem, czyli rozkład naszych linii, certyfikaty itd. Także w momencie, kiedy umieszczamy zasilacz wentylatorem do dołu, mamy tą naklejkę z tej strony. Jeżeli umieszczamy zasilacz, o proszę, tutaj nie ma tej naklejki, widzicie, ale jest za to logo X-Series. Także tutaj mamy logo X-Series, także jeżeli umieścimy ten zasilacz do góry wentylatorem, mamy same logo bez naklejki, co też może być fajne, ponieważ nie musimy się na tą naklejkę patrzeć. Z tyłu mamy oczywiście włącznik, wyłącznik z logo Seasonika, wejście na kabel zasilający i otwory oczywiście wentylacyjne. I na przodzie, słuchajcie, tutaj właśnie, to jest ten przycisk, o którym mówiłem, do przełączania między trybem manualnym a hybrydowym, czyli automatycznym, czyli takim, gdzie ten zasilacz się załącza wtedy, kiedy naprawdę musi. I oczywiście mamy wszystkie wejścia nasze tutaj do kabli modularnych. Jak mówiłem, one mają właśnie, posiadają ten regulator napięć. Również mamy tę rozpiskę, co do czego jest do podłączenia, czyli mamy tutaj podłączenie 24-pinowego kabla, mamy oczywiście tutaj podłączenie 8-pinowego kabla, mamy tutaj wszystko opisane, także nie pomylimy się, gdzie chcę podłączać. Także tak to wygląda. Słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o rozpakowanie tego zasilacza. Teraz zerkniemy sobie jeszcze na kable. Także to sobie odłożymy. Kable, jak mówię, są zapakowane w takiej torbie. Tutaj między tymi torebkami, które możemy rozłączyć, mamy wtyczkę. To jest akurat wtyczka europejska, bo z Niemiec do niej ten zasilacz jechał. Także tutaj mamy zapakowane wszystkie kable. Słuchajcie, co mi się podoba, jaka jest różnica pomiędzy tymi kablami, które miałem ja, a tymi, które mamy tutaj w tym zasilaczu, jest to, że te kable są czarne. Także w końcu Seasonik tutaj poprawił to. I mamy, słuchajcie, raz, że płaskie kable, które łatwo możemy ułożyć. Także kable są naprawdę płaskie i łatwo je ułożymy w obudowie. I są koloru czarnego, także ładnie to będzie wyglądało, zwłaszcza jak ktoś ma okno. Także wszystkie kable są wykonane dokładnie w ten sam sposób. Zobaczcie, kable również 24 pin, również są też koloru czarnego, także tutaj nie ma problemu, ładnie będzie to wyglądało. I kolejna torba z kolejnymi kablami. Tutaj mamy peryferia, czyli mamy kable SATA, kable Molex, również są koloru czarnego i ładnie to będzie wszystko wyglądało. Także słuchajcie, teraz już naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o rozpakowanie tego zasilacza. Także teraz przejdziemy sobie już do testów. Ja Wam pokażę również, jak wygląda sprawa z tym wentylatorem. Ustawimy sobie na tryb hybrydowy i w tym momencie ten automatyczny. I w tym momencie zobaczymy, kiedy nam się załączy zasilacz. Także będę włączał programy obciążające komputer i zobaczymy, kiedy nie zasilacza, a wentylator. Kiedy nam się załączy wentylator na naszym zasilaczu i jak wygląda sprawa głośności. Także zapraszam.
Ustawiłem tymczasowy setup, tak aby pokazać Wam, jak wygląda hybrydowa regulacja obrotu wentylatora w tym zasilaczu. Także od grubo ponad 15 minut mamy uruchomiony Furmark i Prime 95. Także zobaczmy, ile pobiera nasz zestaw ze ściany. 400 ponad Watt, do 410 dochodziło. Także sporo, czyli mamy sporo przekroczony już próg tutaj 20%, jeżeli chodzi o obciążenie zasilacza. A mimo to wentylator się nie włącza. Dlaczego? Dlatego, że nie osiągnął jeszcze tutaj zasilacz odpowiedniej temperatury i nie ma takiej potrzeby. Także ja sprawdzę teraz organoleptycznie. Zasilacz jest ciepły, ale nie jest gorący. Zdecydowanie jest ciepły tylko. Także widocznie jeszcze tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby wentylator się włączył. Teraz się tak naprawdę nie dziwię, dlaczego na moim wentylatorze nie było grama kurzu, ponieważ naprawdę przy tak dość sporym, jak widzicie, o, teraz zobaczcie. Proszę bardzo, teraz załączył się właśnie wentylator, czyli tutaj schłodzi nam komponenty i on za jakiś czas się pewnie wyłączy. Także zobaczymy, co się stanie. Także mówię, nie dziwię się, że nie było grama kurzu na moim wentylatorze w momencie, kiedy wyjmowałem go z komputera, ponieważ ten wentylator tak naprawdę bardzo rzadko się kręci. Ja rzadko grywam, więcej renderuję, jak widać, że przy nawet sporym obciążeniu tutaj nie ma potrzeby załączania się tego wentylatora. Także brawo dla Seasonika. Teraz podejdę troszkę. Słuchajcie, ten wentylator naprawdę kręci się delikatnie tylko. Bardzo wolno, także będzie bardzo cichy. Zobaczcie, wyłącza się. Wystarczyło, żeby schłodzić na tyle, ile trzeba i się wyłączył. Dotknę teraz. Dokładnie, jest chłodniejszy teraz zasilacz. I podejrzewam, że za jakiś czas znowu się włączy. Także tak wygląda hybrydowa regulacja obrotu wentylatora w tym zasilaczu. Oczywiście przypominam, że mamy tutaj przycisk, który możemy włączyć i wentylator będzie nam się cały czas obracał, prawda? Czyli teraz cały czas będzie się kręcił nam wentylator. Ja teraz zmierzę poziom głośności, powłączam wszystkie oczywiście wentylatory tutaj i pompę na moim testbenchu i zmierzymy sobie poziom głośności 40 cm samego wentylatora, słuchajcie, w zasilaczu. Teraz mamy włączony tylko i wyłącznie wentylator na naszym zasilaczu, także sprawdźmy sobie poziom głośności 40 cm. decybela, także naprawdę cichutko. Także nawet jeżeli zdecydujecie się na włączenie tego wentylatora na stałe, tak czy inaczej będzie cisza. Zapraszam teraz Was do testów. Nasz zestaw jest już gotowy do testów, także za chwilę przejdziemy do pomiaru napięć podczas spoczynku i oczywiście pod obciążeniem. Natomiast zanim to zrobimy, zerknijmy sobie na okablowanie naszego zasilacza. Słuchajcie, ten zasilacz posiada dwa kable w komplecie, jak widzieliście, 8 pin i drugi 8 pin rozłączane na dwie końcówki po 4 piny. Także ja mam podłączone tutaj i 8 pin i 4 pin pod płytę, zobaczcie, tutaj dokładnie. Mam również podłączony kabel PCI Express, czyli mamy jeden kabel z dwoma końcówkami na końcu, 6 plus 2. Mamy oczywiście nasz kabel 24 piny i mamy trzy kable peryferyjne, czyli z peryferiami, jeden kabel SATA i dwa kable z Molexem. I zobaczcie, mamy jeszcze dwa możliwości podłączenia dwóch kabli, na przykład z kablami SATA, ze złączkami SATA. I mamy, zobaczcie tutaj, kabel EPS 1, kabel EPS 2, czyli mamy dwa kable EPS. Mamy kabel PCI Express tutaj podłączony i jeszcze mamy możliwość trzech kabli PCI Express do zasilania kart graficznych podłączyć. Także naprawdę tutaj zasilacz ma masę możliwości kombinowania z kablami. Oczywiście w komplecie mamy tylko jeszcze jeden kabel tutaj PCI Express, także mamy w sumie 4 końcówki, 6 plus 2 pin. Także tak to wygląda, także naprawdę tutaj miejsca Wam nie zabraknie. Tutaj te dwa kable EPS, możecie się dziwić dlaczego i po co komu. Słuchajcie, są płyty, które posiadają na przykład dwa wejścia na płycie do kabli 2x8 EPS-a, a to dlatego, że przy ekstremalnym overclockingu, zwłaszcza na ciekłym azocie na przykład, potrzebne jest dostarczenie naprawdę dużej mocy do procesora, także tutaj to się przydaje. Także ten zasilacz z pewnością z taką funkcję spełni i możemy zastosować go do płyty nawet z 2x8. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, kable SATA tutaj mam, jeden oczywiście mam podłączony już pod dysk, natomiast zobaczcie, mimo dość długich odstępów pomiędzy końcówkami tutaj na kablu, tych złączek SATA, mamy ich 4 na tym kablu, te kable są naprawdę bardzo elastyczne i możemy podłączyć dyski naprawdę bardzo blisko siebie, ponieważ możemy te kable wyginać, także nie będzie problemu z domknięciem ścianki obudowy. I mamy kolejny kabel, słuchajcie, jest tylko z dwoma końcówkami SATA, też bardzo fajna rzecz, a
to dlatego, że możemy go użyć sobie na przykład tylko i wyłącznie do podłączenia napędu. Nie musimy ciągnąć kabla z czterema końcówkami. Także tutaj naprawdę Seasonic bardzo mądrze to przemyślał i co jeszcze raz podkreślę, mi się bardzo podoba płaskie czarne kable w tym zasilaczu. Także przechodzimy teraz do pomiaru napięć w czasie spoczynku, a później oczywiście pod obciążeniem. Zaczniemy od pomiaru napięcia 12 V na kablu PCI Express, także zaczynamy. czyli 12,15. Teraz zmierzmy sobie na Molexie, tak jak mówiłem, tam ciężko mi się dostać, zmierzymy sobie napięcie 5 V. Najpierw masa 5,05. Zmierzmy sobie również od razu, jak już jesteśmy na Molexie, też 12 V na Molex. 12,17, czyli delikatnie wyższe jak na złączu PCI Express. I zmierzmy sobie oczywiście teraz 3,3 V. To musimy zrobić, znaczy nie musimy, ale możemy zrobić na 24 pin. 3,35, czyli tutaj wszystko jest w porządku. I zmierzmy sobie jeszcze 12 V również tutaj na 24 pin. 12,15, czyli dokładnie takie samo jak na kablu PCI Express. Także słuchajcie, teraz obciążymy sobie nasz komputer i zmierzymy napięcia oczywiście pod obciążeniem. Nasz komputer jest już obciążony, także zobaczmy, ze ściany mamy pobór 420 W około. Także teraz zmierzymy sobie napięcia na kablu PCI Express 12 V. 12,01, także delikatnie niższe jak w czasie spoczynku, ale naprawdę tutaj różnica jest bardzo minimalna, także nie ma problemu i zobaczcie, napięcie jest naprawdę stabilne. Zmierzmy sobie teraz na Molexie 5 V, tak jak poprzednio. I 12 V zmierzymy sobie również też na Molexie, żeby mieć porównanie. 12,16, również bardzo stabilne. Teraz 3,3 V na 24 pin, na kablu 24 pin. Dobrze. 3,35, czyli tak, dokładnie tak samo jak było w czasie spoczynku. I jeszcze 12 V również na 24 pin. 12,12. Czyli bardzo zbliżony do tego, które było w czasie spoczynku. Także też również bardzo stabilne. Słuchajcie, nie ma tutaj problemu, jeżeli chodzi o stabilność napięć. Nie ma również problemu, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy spoczynkiem a obciążeniem. Także naprawdę tutaj wszystko jest jak najbardziej w porządku. Słuchajcie, teraz zapraszam Was na krótkie podsumowanie. Moi drodzy, tak jak było można się spodziewać, słuchajcie, napięcia tutaj zdrowo są trzymane, także nie ma żadnych zastrzeżeń. Bardzo małe wahania pomiędzy stanem spoczynku a obciążeniem, co jest też bardzo ważną i istotną rzeczą. Nie każdy zasilacz daje sobie z tym radę. Także tutaj zasilacz naprawdę na wysokim poziomie, certyfikat 80 plus gold, także naprawdę bardzo wysoki. Ponad tym jest tylko i wyłącznie platinum. Co mi się bardzo podoba, co tutaj Seasonic poprawił, to jest okablowanie. Raz, że naprawdę jak widzieliście, mamy masę możliwości, tutaj tam kabli nam raz, że nie zabraknie, a dwa, że nawet przy bardzo wymagających konfiguracjach, nawet takich specjalnie stworzonych pod overclocking, mamy wystarczającą ilość kabli, bo nawet dwa kable EPS są dostarczone do kompletu. Do tego mamy jeszcze miejsce na podpięcie spokojnie dwóch kabli PCI Express, tak aby podpiąć dwie mocne karty w konfiguracji SLI. Długość kabli również wystarczająca. Słuchajcie, kable SATA 80 cm do ostatniej końcówki, także naprawdę w każdej obudowie nam to wystarczy. Bardzo dobra konfiguracja tych kabli SATA, są miękkie, dobrze, ładnie można je ułożyć w obudowie. Także naprawdę tutaj duża poprawa u Seasonica, jeżeli chodzi o kablowanie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą głośność, no widzieliście, że zasilacz tak naprawdę włącza, załącza wentylator wtedy tylko i wyłącznie, kiedy jest potrzeba. W czasie spoczynku nie ma szans, żeby ten wentylator się włączył, także jest to bardzo istotne, ponieważ jeżeli przeglądacie neta, chcecie mieć ciszę, nie grając czy nie robiąc niczego innego na komputerze, w tym momencie zasilacz będzie naprawdę bezszelestny. Widzieliście, że nawet tutaj pod dość sporym obciążeniem, ponad 400 W, spokojnie raz na jakieś czas
tylko wentylator się załącza, schładza komponenty i wyłącza się, ponieważ nie ma takiej potrzeby, żeby on cały czas chodził. Także naprawdę, raz, że mamy mniej kurzu w zasilaczu, to jest też istotne. Dwa, że jest bardzo cicho i ten zasilacz naprawdę jest bardzo wydajny. Także słuchajcie, bardzo udana jednostka, także moim zdaniem tutaj Sizonic tylko i wyłącznie potwierdza, że cały czas jest liderem na rynku, to raz, a dwa, że potrafi jednak tutaj posłuchać swoich jak gdyby klientów i zmienił na przykład okablowanie, o co było wiele próśb do Sizonica, ponieważ no, wysokiej klasy zasilacz oploty miał dość kiepskiej jakości, także tutaj wszystko to zostało poprawione i chwała mu za to. Także jeszcze raz chciałem podziękować Sizonicowi za bardzo szybką wymianę mojego zasilacza na gwarancji, tutaj serwis naprawdę pierwsza klasa, tyle ode mnie tak naprawdę, ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.